I nasza gwiazda, pani Ewa Sonnenburg, wystąpi na samym początku. Także serdecznie zapraszamy państwa, pani Ewa Sonnenburg, pan Artur Majewski przy akompaniamencie pana Mariusza Ambroszczyka, aktorzy Teatru Powszechnego w Łodzi. Zapraszamy. Świat nasz wyglądał jaśniej, kiedyś za dawnych dni, gdy się wierzyło w baśnie, gdy się wierzyło w sny. Jakież rozkoszne deszcze, bajki budziły w nas. Wróćmy w tę przeszłość jeszcze raz. Powróćmy jak za dawnych lat, zaczarowany baniem świat. Miłością swoją w piękną maś, my życie zwie. Za siódmem może zdawać sąd, znajdziemy czarodziejski ląd i szczęście. Że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w sercach dwóch. Powróćmy jak za dawnych lat, zaczarowany daje świat. W życiu może zdarzyć się cudowna baś. La, 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 la. Można się kołysać. Dobry wieczór Państwu. Chcemy Państwa zaprosić w podróż w świat kabaretu. Kabaret jest sztuką europejską. Powstał tutaj, w Europie i nigdy nie udało mu się przedostać za ocean. Tam był wodewil. Pierwszy kabaret powstał w Paryżu, nazywał się Czarny Kot i to było w roku 1891. Potem kabaret trafił do Niemiec i bardzo szybko, bo już w 1905 roku, do Polski. Pierwszy polski kabaret powstał w Krakowie, w słynnej Jamie Michalikowej. Nazywał się, na pewno wszyscy Państwo wiecie, Zielony Balonik. A potem, parę lat później, już w 1909 w Warszawie istniało parę wspaniałych kabaretów. Miraż, Morskie Oko i legendarny Quid pro Quo. I teraz chcemy Państwa zaprosić do podróży z nami, do podróży po świecie kabaretu polskiego, z polskimi tekstami pisanymi przez największych tekściarzy przedwojennych. Zapraszamy. Trudno w sercu się sprzeciwiać, gdy wyrywać.
wiecie Państwo, kto napisał słowa do tej piosenki? Wie może ktoś? Nie. Nie, nie Osiecka. Poeta, bardzo dobry, wielki polski poeta XX wieku, napisał piękny wiersz o waszym mieście. Julian Tuwim, oczywiście. Julian Tuwim był jednym z trzech największych tekściarzy przedwojennych, piszących dla kabaretu. Był również miłośnikiem kolejnictwa. No, wszyscy znamy lokomotywę. Ja za chwilę też zaśpiewam piosenkę o podróży pociągiem. Ludwika. Ludwiko, jutro rano wsiadam z ojcem do pociągu pośpiesznego o 10:03. O 10:19 będzie stacja Tychawice, a o 10:30 stacja Kły. Potem pociąg staje w Mrugach, Budzankowie, Makowicy, po Kajdanach, w Cygankowie, Lubama. O 12:04 stacja 5, Diabli w ziemi, potem Kudły, potem Chomsztyn, wreszcie ja. Ach! Ludwiko, miłością płonę dziką, oczarował mnie twój piękny uroda, że cię w rękach nie mam swych, jak szkoda. Ach, jedyna, tyś anioł, nie dziewczyna, wcielenie wszystkich ludzkich cud. Ludwiko, tyś mój cud. Na powrotnej drodze będzie najpierw Chopsztyn, potem Kudły, po nich Pipcin, Diabli w ziemi itd. Cygankowo pod Kajdany, mój aniele ukochany, Makowice, Budzankowo, dziewczę me. Mrugi, Kły i Tychawice, wreszcie ujrzysz swą stolicę, punktualnie o 20:02. Potem lekką zjedz kolację, powtórz sobie wszystkie stacje i przy każdej ukochanej mnie. Ach, Ludwiko, miłością płonę dziką, oczarował mnie twój piękny uroda, że cię w rękach nie mam swych, jak szkoda. Ach, jedyna, tyś anioł, nie dziewczyna, wcielenie wszystkich ludzkich cud. Ludwiko, tyś mój cud. Ach, Ludwiko, miłością płonę dziką, oczarował mnie twój piękny uroda, że cię w rękach nie mam swych, jak szkoda. Proszę Państwa, następnym wielkim poetą, satyrykiem był Marian Hemar. Mówiło się o nim kochliwy kabareciarz. Ponoć pisał najpiękniejsze teksty wówczas, kiedy był nieszczęśliwie zakochany. Napisał też dla Ludwika Sempolińskiego, ach ten wąsik, miał potem bardzo wielkie, wielkie kłopoty. Z tegoż powodu, nie muszę Państwu mówić, dlaczegoż to hitlerowcy bardzo go prześladowali. A również pisał muzykę, więc był niezmiernie utalentowanym człowiekiem. Urodził się we Lwowie, potem był w Warszawie. Walczył pod Tobrukiem, nie wszyscy może o tym wiedzą. Był, jak to o sobie mówił, jestem Polakiem z wyboru. Proszę Państwa, a teraz mój kolega Artur Majewski przedstawi Państwu męski punkt widzenia, ubrany w słowa wielkiego mistrza Mariana Hemara. Artur Majewski. Ja si muszę wypowiedzieć. Nie wiem po co mianowicie. Się poprawi, coś się zmieni, się odkręci, coś w nawspak. Teść przed ślubem zbankrutował i z posagu wyszli nici. Ożeniłem się z miłości. Mnie po prostu trafia szlak. Ja się czołem biję w pięście. To już nawet nie nieszczęście. To już nie jest katastrofa. To jest, sam już nie wiem co. Potop przy tym to sadzawka. Huk pioruna to jest czkawka.
Ja już nie mam porównania. Takie wyszło qui pro quo, że akurat nie ona poszła być moja żona. I nikt inny, tylko ona. Właśnie ona, tylko ta. Jest kobiet 500 000. To akuratnie ona jest ta żona, a ten mąż to akuratnie jestem ja. Ja nie jestem Don Juan, Casanova czy Juan. Wprost przeciwnie. Z własną żoną ja się zadawalniać chcę. A tu akuratnie ona poszła być moja żona. Ta chodząca propaganda co do pleci. A żeby nie. Gdzie się człowiek nie popatrzy i gdzie człowiek obserwuje, zaraz widzi, że w małżeństwie nie najgorzej musi być. Tamten z żoną się rozwodzi, tamten znów konkubinuje, temu żonka znów umiera. Jednym słowem da się żyć. Ale żeby moja zmora, choć raz jeden była chora, jak nie lekko, no to ciężko, jak nie jutro, no to dziś. Ale niech ja mam nadzieję. Niech zasłabnie, niech zemdleje. Ja nie mówię zaraz umrzeć. Niech się męczy trochę tyż. A to akuratnie ona idzie być moja żona. I nikt inny, tylko ona, która końskie zdrowie ma. Już zapomniałem. To akuratnie ona poszła być moja żona. Ten wyjątek z kobiet grona, która końskie zdrowie ma. Czy to lato, czy to zima, jej choroba się nie ima. Nie zakaszle, nie zakichnie. Jednym słowem, szafa gra. Latająca wątroba, kamienica nerkowa, nawet kiszka niewidoma to jest dla niej coś fopa. A do tego jest co gorsza, z roku na rok coraz zdrowsza. Więc żeby wyrównać bilans, coraz gorszy jestem ja. I tak to my mamy, mężczyźni biedni. Co nam pozostaje? Chyba tylko upić się. Taka noc październikowa, niewierna, i w te okna tylko deszczu ciągły plusk. I taka chandra się kładzie cholerna, na głowę i na serce i na mózg. Już cały dzień taki był i cały tydzień, i będzie drugi, będzie trzeci taki sam. Już nie mogę, już nie wiem, już nie widzę, co z sobą począć, gdzie się podziać z sobą mam. Kochać nie warto, lubić nie warto, znaleźć nie warto i zgubić nie warto. Przysiąc nie warto, uwierzyć nie warto, chodzić nie warto i leżeć nie warto. Pieścić nie warto, pobić nie warto, stracić nie warto, zarobić no. Znaleźć nie warto, zgubić nie warto, jedno co warto, to upić się warto. Przypomina się cholera, dziewczyna, no to co, i znowu bez niej ani rusz. Ani ona była jedna, jedyna, ani drugiej mieć nie będę, tak już. Podeprzeć głowę rękami obiema, na siebie chwilę patrzeć, na nią obcy nic. O co chodzi, że była, że jej nie ma, i co z tego, a właśnie, że nic. Upić się warto, upić się warto, w szybku na rogu wygubić się warto, w dobrej kompanii popić to warto, czystą kroplami zakropić to warto, wódkę do łbów ponalewać to warto, siedzieć i płakać i śpiewać to warto, z sercem ściśniętym, z duszą otwartą. Upić, upić, to jedno co warto.
Wnoście dym. Kolejnym z wielkich twórców kabaretowych był Andrzej Włast. Właściwie nazywał się Gustav Baumritter, urodził się w Łodzi, w żydowskiej rodzinie. O nim mówiło się, że był grafomanem. Różne rzeczy, nie bardzo go lubili koledzy po fachu, ale doceniali go. On był właściwie pierwszym z prawdziwego zdarzenia twórcą dla ludu. On pisał piosenki, które nuciła cała Warszawa, cała Łódź, cały Radom. Tak na przykład o nim powiedział Hemar. Pozwolę się podeprzeć tekstem, żeby nie przekręcić. Przed wojną w Warszawie było tak, że Tuwim i ja, to mówi Hemar, pisywaliśmy podobno najlepsze piosenki, ale szlagiery, które prosto ze sceny szły na ulice Warszawy, Łodzi, Radomia, które ryczały radiowe, gramofonowe głośniki, te umiał pisać tylko Andrzej Włast. Mówiło się o nim, że potrafi napisać szlagier między pierwszym a drugim łykiem kawy. I teraz piosenki z jego tekściarstwa. Przechował się ten pomny wieczorek u niej, widzę go jak przez sen. Graje przy fortepianie, goście snują się w krąg. W białych pufach tiurliora są panie, w klapach panów chryzantem tkwi pąk. Dawnych te dni znów ożywi.
kochasz mnie już. Tak jak dawniej to było, całą uczuć swych siłą, to się wczoraj skończyło, dzisiaj wiednie wśród róż. Nasza miłość gorąca, zanim zwietnie jak kwiat, pozwól odejść mi w świat. Jesienne róże wszyscy, róże smutne herbaciane, jesienne róże, są jak usta twe. Szczerze, że współpracowałam z kabaretem Kapota. Tworzyli tę Kapotę dwaj nasi koledzy, których niestety już nie ma wśród nas. Rafał Suchalski i Wojciech Kawecki. Pisali monologi, pisali skecze. Rafał pisał piękną muzykę i piękne piosenki. I dzisiaj chciałabym również dla Państwa taką piosenkę zaśpiewać. Ale nim zaśpiewam tę piosenkę, razem z Arturem, moim kolegą z teatru, przedstawimy Państwu monolog, który wykonywali nasi koledzy, właśnie Rafał Suchalski i Wojciech Kawecki. A to jest szmoncyz żydowski pod tytułem Brum i Mosze. Dzień dobry, pani Brumschmergiel. Dzień dobry, dzień dobry. Witam pani, witam. Ach, jaki on tam dobry, pani Fajnoga, kiedy ja pana widzę. Oj, dobry, dobry. Ja słyszałem, że pani mąż ma nowy interes. A kto panu o tym doniósł? A, doniósł mi o tym świadek inkoguta. Wy teraz podobno jesteście bogaci jak ten sam Rockefeller. Ojejaj, panie Fajnoga chyba jakiś Feller. To jest taki interes, że my cały czas musimy do niego dopłacać. Skoro on jest taki zły, to go rzućcie. Oj, a z czego my będziemy żyć? No tak. A, pani Brumschmergiel, a pamięta pani, co było 2 miesiące temu? A 2 miesiące temu? Jesień? Tak, piękna, złota polska jesień. Piękna. A pamięta pani, że 2 miesiące temu pani mąż pożyczył ode mnie 100 moich złotych, a pani stałaś i się na to gapiłaś. Ajajajaj, a jakie to szczęście, że pani to sugeruje, bo ja cały czas biłam się z myśleniem, czyje to pieniądze mój mąż przeznaczył na charytatywny cel. To pani mąż moje pieniądze przeznaczył na charytatywny cel? To nie jest kompletny szmergiel. O, pardon, był szmergiel. Pani mi musi oddać moje pieniądze. Musi? A co się stało? Jak co się stało? Przecież to jest dług.
honorowy dług moje 100 złotych. Ajajajajaj, 100 pańskie złotych, oj panie fajnoga, cóż to dla nas jest za dług? No skoro on taki mały, to pani mi go oddaj. A, ale ja przy sobie nie mam pieniędzy. A w domu? A, dziękuję, wszyscy zdrowi. Ja się nie pytam o zdrowie, ja się pytam o pieniądze. A na co one panu? Na co? Ja muszę wpłacić na ZUS. Ach, ZUS! Ajajajajaj, a to dobry interes. Skoro on taki dobry, to oddaj mi pani 100 zł i procent. Proce? A na co panu proce? Co pan będzie w rubli strzelał? Nie proce, tylko procent. To jest takie małe coś, co przyrasta do pieniędzy. Ajajaj, a to był jakiś procent? Był, 20%. 20%? A jaki to żal, że pan nie powiedziałeś do mojego męża, że pan mu dajesz jakiś procent. O, on go musiał gdzieś zgubić. Czy pani udajesz, czy pani naprawdę jesteś głupia? Ale ja się zaklinam, że pan nie dałeś do mojego męża żaden procent. I to się właśnie zgadza, bo to wy mi go dacie. A jak my go panu możemy go dać, skoro pan go nam nie dałeś? Pani Bruszmerger, czy pani chce, żebym ja się uniósł? Ojej, taki elegancki pan, taki taki gustowny i taki szacowny, z takimi wypchanymi kaszeniami. Tak łatwo się nie uniesie. Dobrze, pani Brumszmer, niech będzie tak. Ja już mam ten procent darmo. Oddajcie mi tylko 100 złotych. Nie będziemy się przecież szlajać po sądach. A propos, czy tu w pobliżu jest sąd? Jest tu jakiś sąd? Jest, w Tomaszowie jest sąd. Ale czy on wymierze grzywnę? No jak sobie ktoś zasłuży, to na pewno tak. A ile może wynieść grzywna za spoliczkowanie? No myślę, że ze 150 ile? Złotych. Proszę pana, ile jak pan myśli? 150? 150. 150. Wiesz pan co? Tak, to ja mam taki pomysł. Idź pan do mojego męża i strzygł pan w pysk. I oddaj pan nam 50 złotych reszty. Ja mogę strzelić pani męża w pysk, ale za darmo. Nie. No panie fajnoga, no na co ta cała awantura? No przecież my jesteśmy ludźmi honoru, my oddamy panu te pieniądze, ale w tym miesiącu nie możemy. To samo mówiłaś pani miesiąc temu. Ale czy ja nie dotrzymałam słowa? Pani Bruszmergiel, ja tak myślę, że wy mi nie oddacie tych pieniędzy. I tu się z panem po raz pierwszy zgodzę. Ale muszę mieć te pieniądze, bo przez to, że nie mam tych pieniędzy, to upadnie ZUS. A ZUS? Tak. Ale na kogo? Na panie? Na panią, na pana męża, na wszystkich. Ojej. Panie fajnoga, ja to zaraz załatwię. Przepraszam bardzo. Czy proszę państwa, czy miałby ktoś z państwa? No miałby ktoś z państwa pożyczyć 100 złotych na honorowy dług? No, a może pani taka ładna, a pan taki dystyngowany, taki elegancki, miałby pan, nie ma pan, tylko 100 złotych, a może pan, proszę pana, w takim niebieskim krawacie, no, nie ma pan 100 złotych, no nie wierzę, ja nie wierzę, w Tomaszowie nie ma tu prawdziwych ludzi honoru, ajajaj, ja tu tylu ludzi znam, dobrego serca i szczodrych i dobrych, Ach, Mariusz, ja wiedziałam, dziękuję, ja wiedziałam, że tylko na swoich można liczyć. No tak, no ja oddam procent, 100%, 15%, a niech stracę. No i jak zwykle te pieniądze przeznaczę na charytatywny cel. Pani Bruszmerger, a mój dług? No panie fajnego, no nie bądź pan bezczelny. No pański dług uległ przedawnieniu. Ja teraz mam nowy dług do pana Mariusza. No i jak zwykle te pieniądze przeznaczę na charytatywne cel. Ja tak się domyślałem, nawet w snach widziałem, że wy mnie oddacie te moje pieniądze. Ale możesz mi pani powiedzieć, co to jest za interes, ten charytatywny cel? Ajajaj. A to jest taki interes,
który się mieści w pewnym banku, na pewnym koncie, o pewnym numerze. A co to jest za numer? A to jest ten numer, który ja przed chwilą Mariuszowi wycięłam. Aj, aj, aj. Małą zmianę zrobimy w naszym programie, ponieważ kolega bardzo się śpieszy do teatru. Rozumiecie Państwo, widzowie nie będą czekać, gra spektakl, Szalone nożyczki. To jest bohater z tego przedstawienia, Wurzlegra. Poproszę dla niego brawa. Mimo, że może nie będzie w najlepszej kondycji, bo troszeczkę pobłupadł na zdroweczku, nie przez dbał o siebie. Przez żonę. No powiedzmy, że przez żonę. No tak to powiedziałeś w tekście. No i bojąc się o jego zdrowie, ja się przynajmniej boję i biorę całą odpowiedzialność, w związku z czym teraz zaśpiewamy piosenkę, która miała być naszą końcową piosenką, więc to będzie Deszcz. Deszcz Konstantego i Lewonsa Gałczyńskiego. Poproszę o brawa dla Artura. Za to, że się zgodził przyjechać do Państwa. Z sercem na ramieniu będzie jechał do teatru. Mówiłem tobie już 50 kilka razy, żebyś już poszła sobie, przecież pada deszcz. Śnieg pada. To przecież śmieszne takie stać tak twarz przy twarzy. To jest naprawdę niesłychanie śmieszna rzecz, żeby tak w oczy patrzeć, któż to widział. Żeby na deszczu taki niemy film bez słów, żeby tak rękę w ręce trzymać, kto to słyszał. A przecież jutro się spotkamy tutaj znów. I tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać. No jeśli nawet to takie to pole, a w topolach taki wiatr. Gdy przyjdzie wieczór, świecą światła elektryczne. I tak mi dobrze, jakbym miała 8 lat. Mówisz kochana, ja ci mówię mój kochany. I tak chodzimy i na ukos, i na wprost. A w tej ulicy, która wiedzie na Bielany, jest tyle świateł, jakby szopem nucił coś. Thank you.
zobaczył, to znaczy poznaje się w biedzie. To właśnie był mój przyjaciel. Jeszcze raz poproszę o galę. Teraz proszę Państwa jeszcze z repertuaru Kapoty piosenka My Starszej Daty. No to właściwie tak coś dla nas i dla Państwa również. Proszę Państwa, tylko mam teraz taką małą prośbę, żebyśmy mogli taką szybką lekcję, naukę śpiewu razem zrobili. Mariusz, gramy, śpiewamy. Muzyka jest bardzo prosta, a słowa są jeszcze prostsze, bo jest la, 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 la.
niepowtarzalne spotkanie z Państwem. Dziękuję za uśmiechy, za brawa. Życzę dalszej przyjemnej zabawy. Dzielmy się tym, co w nas jest najlepsze. Szanujmy wspomnienia, szanujmy nasz dorobek kulturowy. Szanujmy naszych starszych, babcie, prababcie. Ja miałam to szczęście mieć prababcie. To wielka przyjemność, wielka potęga. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Życzę zdrowia, radości i dzielenia się, umiejętności dzielenia się dobrą energią, dobrym słowem. A to w Państwu jest. Bardzo serdecznie dziękuję. Dobranoc. Bardzo dziękujemy pani Ewie Sonnenburg wraz z panami Arturem Majewskim i Mariuszem Ambruszczykiem. Dziękujemy.